do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła. Mszą świętą w kaplicy seminaryjnej rozpoczęła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz biskup Janusz Stepnowski. Nauka w seminarium to zdobywanie wiedzy i formacja duchowa. Ważna też formacja, przede wszystkim taka formacja ludzka, formacja chrześcijańska. I ten pobyt 6-letni w naszym seminarium w Łomży ma przygotować tych młodzieńców, a z drugiej strony przez te 6 lat mają taką szansę, żeby w sobie umocnić to powołanie, czy odkryć, jak to bywa w życiu młodych ludzi, odkryć inną drogę, innego powołania do życia małżeńskiego. Nieraz klerycy są 6 lat i w ostateczności nie decydują się, aby przyjąć święcenia kapłańskie i też później ich rola, jak pójdą w świat już jako osoby świeckie, też będą jako ojcowie, ci, którzy mają rodziny, na pewno ten ślad, pozytywny ślad naszego seminarium w ich sercach pozostanie. Ale głównym celem ci, którzy przychodzą do seminarium, jest to, aby to seminarium skończyć i później jako kapłani pracować w naszej diecezji. I cała diecezja modli się o dobre, takie solidne powołania kapłańskie w naszej diecezji, a zarząd tego seminarium i księża, którzy wykładają, troszczą się, aby też zdobyli takie pewne właściwości też intelektualne, aby pogłębili swoje pasje. Seminarium stwarza duży wachlarz do tego, aby przygotować się później do życia duszpasterskiego. Ważne jest to, aby ten czas w pełni spożytkować, a mają ku temu jak największe szanse. Tu nie ma tego, co jest, powiedzmy, na studiach, jest pewna dyscyplina też życia, której muszą się uczyć, bo później od księdza jest wymagana taka dyscyplina życia i bycia przewodnikiem w swojej wspólnocie, gdzie zostaną posłani. W tym roku studia w naszym seminarium rozpoczęło 7 alumnów pierwszego roku, powiedział ksiądz rektor Jarosław Kotowski. Jesteśmy dzisiaj w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży na inauguracji roku akademickiego. 100 lat skończyliśmy, 101 rok wykładów rozpoczynamy. Bóg powołuje ciągle nowych ludzi do tego, żeby służyli Panu Bogu w kapłaństwie. Powołuje ich, słyszą głos w swoim sercu. W tym roku ksiądz biskup i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wręczą indeksy 7 nowym alumnom. Z tego się bardzo cieszymy, że ci młodzi ludzie rozpoczynają u nas formację do kapłaństwa. Kończyć studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym, to znaczy wejść w cały proces, który przygotuje młodego człowieka do służby w kapłaństwie, w kościele. Formacja seminaryjna to są nie tylko studia teologiczne, ale to jest przygotowanie do tego, żeby służyć Bogu jako kapłan i służyć człowiekowi dzisiejszemu jako kapłan. Formacja seminaryjna obejmuje formację ludzką, intelektualną, duchową i pastoralną, czyli studia to jest bardzo ważny element, ale jedna z płaszczyzn formacji. Natomiast chcemy, żeby ci młodzi ludzie, którzy do kapłaństwa idą, byli dobrymi księżmi. Nasi księża podejmują posługę w różnych miejscach też i kraju, i za granicą. Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz Stanisław Dziekoński, to też prezbiter naszej diecezji. Długoletni przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Michalik, również nasze seminarium kończył. Wśród naszych absolwentów są też nuncjusze, którzy posługują jako przedstawiciele Stolicy Apostolskiej w różnych krajach. W
W czasie inauguracji studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy. Nowo immatrykowanym studentom indeksy wręczyli ksiądz biskup Janusz Stepnowski i ksiądz profesor Piotr Tomasik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.